8 717 164 euro do podziału otrzyma 6 samorządów powiatu kolskiego i tureckiego, w tym gmina Kościelec, w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Za tę kwotę zrealizowanych będzie 30 projektów. Największą zaplanowaną inwestycją jest budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż trasy wojewódzkiej 470 na odcinku Kościelec – Miasto Turek. W Muzeum Ziemi Tureckiej podpisano porozumienie pomiędzy samorządem województwa wielkopolskiego a 6 gminami powiatu kolskiego i tureckiego. Swoje podpisy złożyli marszałek Marek Woźniak i Romuald Antosik, burmistrz miasta Turek, który jest liderem partnerstwa. Na spotkaniu obecny był wójt gminy Kościelec Dariusz Ostrowski.